Cześć, kochani, witam Was serdecznie na kanale Fokusowana. Dzisiaj ulubieńcy października. Chciałabym Wam polecić coś fajnego na przeziębienie, ale jak słyszycie, cały czas jestem taka nosowa. Cały czas zatoki, gdzieś tam jakieś kaszle, katary i tak dalej. Nie mogę się wyleczyć po Polsce, ale chyba sporo osób tak ma, że gdzieś jedzie, to później w samolocie nawdycha się tego wszystkiego i jest jak jest. Jest niedziela, jest godzina, nie wiem, coś po 11:00. Skończyłam właśnie analizy kolorystyczne dla dziewczyn i postanowiłam właśnie zostać w salonie i nagrać dla Was ulubieńców, bo to zawsze inne tło. No i tak myślę, że fajnie właśnie od czasu do czasu też coś tutaj dla Was nagrać. Także korzystam z tego, że jestem tutaj sama. Pokażę Wam produkty, które w ostatnim miesiącu bardzo chętnie używam, które mi się bardzo dobrze sprawdziły. Część z nich mam również na sobie. Sporo produktów, które używałam w sierpniu oraz we wrześniu nadal stosuję, więc tutaj Wam ich pokazywać nie będę, więc zapraszam do nadrobienia. Chciałam nagrać taki filmik, którego nie muszę ciąć, chyba to nie będzie jeden z tych. Zapraszam Was do nadrobienia zaległości, czyli poprzedni ulubieńcy w opisie na dole, bo filmik nagrywałam z Kasią, był naprawdę bardzo fajny. Z boku mam wszystkie produkty, mam nadzieję, że się nigdzie nie odbi... Już mam pięknie czerwony cały nos, ale przejdźmy do pokazywania pielęgnacji. Na początek moja nowość, w której się absolutnie zakochałam. Zdękowałam oskie i chciałam coś innego, ale równie fajnego, jeśli chodzi o skład. Dlatego kupiłam produkt, który właśnie w sumie mi Kasia podsunęła jako propozycję, co mogłabym sobie kupić. I jest to produkt właśnie marki Emma Hardy. Jest to taka lżejsza wersja tego balsamu do makijażu. Można w sumie pokazać, jak ta konsystencja wygląda. I ja kocham używać ten produkt rano do mycia skóry. Zostawiam sobie na chwilę właśnie inaczej. Na suchą skórę aplikuję dosłownie pompkę, nawet czasem nie całą wycisnę. Rozsmaruję na skórze. Zostawiam w międzyczasie, nie wiem, myję zęby, psikam włosy suchym szamponem i później dopiero zamywam. I jest to cudowny produkt, jeśli chodzi o skład. Ponieważ mamy tutaj tak, znowu omega 6, ekstrakt ze słodkich migdałów, witaminę E, olejek z nasion winogron. Naprawdę tutaj skład jest zacny i lubię używać go również wieczorem do demakijażu. Dwie pompki na całą buzię, porządnie sobie wszystko rozmasuję. No i później oczywiście w akcji idzie Foreo Luna Mini, jak od ostatnich 5 lat. Za niedługo będę miała fajną rzecz Wam do pokazania, ale to poczekajcie chwilę, bo już się sama ekscytuję. Ale ja używam właśnie zawsze wieczorem do makijażu Luny, ponieważ ona mi naprawdę pomaga ściągnąć cały makijaż, dzięki temu skóra jest bardziej świetlista, lepiej oczyszczona, lepiej przyjmuje kolejne składniki. Więc jeśli szukacie fajnego produktu zarówno do mycia buzi rano, jak i do demakijażu, to ten produkt Wam mogę spokojnie polecić. Pachnie tak bardzo naturalnie, tutaj mam tak 12 miesięcy z ważnością, mam tu otwarcie, testowane na zwierzętach. Już Wam pokażę konsystencję, jak wygląda. Nie chcę za dużo wycisnąć, no bo szkoda dobrego produktu marnować. To jest taki żel, olejek, tutaj może będę z boku stawiała produkty, który przepięknie, on jest taki naprawdę mega leciutki, to jest całkiem na konsystencja niż, no zapach jest sztos, całkiem na konsystencja niż ten balsam do demakijażu, więc mogę Wam serdecznie polecić, nigdy nie słyszałam, że ktoś o tym produkcie mówił, a naprawdę jest bardzo fajny, więc rewelacyjny produkt do mycia skóry i z tego, co dziś tutaj się wczytałam, to on jest chyba do... tak, do wszystkich typów skóry, także Wam serdecznie, serdecznie polecam. Rewelacyjnie miękką skórę zostawiam, zobaczcie, nawet po zmyciu, tak tylko po przytarciu, jaka skóra jest świetlista, także rewelacja. I na pewno ten produkt pomógł mi również w takim uzyskaniu lepszego nawilżenia w mojej skórze, bo teraz jest ten sezon taki grzewczy, jestem teraz permanentnie przeziębiona, więc potrzebuję mocniejszego nawilżenia, dlatego kupiłam zestaw marki Kiehl's, który już miałam kilka lat temu. I zauważyłam w pewnym momencie, kiedy zaczął się ten okres grzewczy, bo już od kilku tygodni grzeje, że po prostu moja skóra się zaczyna przesuszać, więc stwierdziłam, że muszę ją czymś, tak jak to mówię, dowilżyć, dlatego kupiłam ten zestaw z Kiehl'sa i jest to esencja właśnie z irysa oraz takie serum nadające jakby takiej struktury skórze, że skóra taka jest bardziej taka bouncy, taka mięciutka, taka bardziej nawilżona. Więc ten zestaw teraz codziennie rano i wieczorem używam i na to jakieś tam olejki, na przykład z Kiehl'sa ten Midnight Recover Concentrate, wiadomo co wieczór, a na przykład na rano używam teraz olejku z pestek truskawek z marki Etia, ale to jest taki mój zestaw startowy, od którego zawsze zaczynam swoją pielęgnację. I tak, tutaj się może wydaje niesamowicie duże zużycie tej esencji, bo normalnie chyba to pierwsze opakowanie wystarczyło mi na ponad rok i tutaj tej esencji
Ja sobie dosłownie biorę odrobinę taką czystą skórę właśnie, którą umyłam jakimś produktem, zdejmuję nadmiar wody i tak dosłownie, teraz mi się to dużo wzięło, wystarczą dosłownie, nie wiem, 3-4 krople i ja właśnie tak całą skórę sobie wciskam, również w szyję i na taką skórę, która jest jeszcze wilgotna, kocham tą esencję, ona ma trochę taki alkoholowy, chciałam posmak, nie próbowałam jej, taki zapach, ale ja naprawdę widzę różnicę i zużycie jest tak duże z tego względu, że ja sporo tego produktu odlałam, wymieszałam razem z tonikiem, z witaminą C z marki Pixi i wziąłam do Polski, później to zostawiłam, bo za dużo tego zrobiłam, także dałam to mojej Kasi na spróbowanie, żeby sobie po prostu przetestowała i od razu już po rozprowadzeniu tej esencji ja czuję, że skóra jest kamieniutka, taka nawilżona, naprawdę produkt jest rewelacyjny i myślę też, żeby go tak wozić do salonu dla klientek pod makijaż, bo naprawdę jest mega różnica. I na to daję sobie dosłownie jedną pompkę tego serum. To jest takie serum, które jest bardzo takie lekkie, żelowe. Odłożę z boku. I produkty z Kielca dla mnie są o tyle fajne, że one są niesamowicie wydajne. Więc na taką skórę, która jest wilgotna właśnie od esencji, od razu daję na całą właśnie twarz to serum nawilżające, to mówię do tego dowilżacza. I na to, kiedy jeszcze wszystko jest takie lepiące, daję sobie olejek i powiem Wam, że o wiele lepiej mój makijaż wygląda od tego miesiąca czasu, kiedy używam tych produktów, no bo ostatnio właśnie skóra była taka przesuszona, także rewelacja, jakie wszystko teraz mięciutkie, fajniutkie, Ania 33. Więc to jest taki mój ulubiony zestaw, od którego zaczynam swoją pielęgnację. Dostałam również miesiąc temu produkt, który tak naprawdę też Kasia pokazywała w ulubieńcach sierpnia oraz września. Jest to marka Fresh, jest to cukrowy peeling do ciała. On też jest z nasionami truskawek i powiem Wam, że jest niesamowicie wydajny, bo naprawdę produktów, jak już się do czegoś tak przypnę, no to sobie nie żałuję. A tutaj Wam pokażę, jak jest użycie po miesiącu. Także jest naprawdę niewielkie. Myślę, że spokojnie na pół roku taki peeling mi wystarczy. Bardzo ładnie tak ziołowo pachnie, jak takie, nie wiem, cukierki z apteki. Gdzieś ten zapach mi się kojarzy. I peeling jest niesamowity, ponieważ przepięknie skóra nawilża. Przepięknie ją peelinguje, rozświetla, ja go zostawiam na jakieś 15 minut. Robię sobie taką maseczkę plus peeling, dwa w jednym. To jest bardzo ciężkie opakowanie. Gdyby on mi spadł, no to podejrzewam, że tutaj płytki by były uszkodzone. Także jeśli macie ochotę na jakiś nowy peeling fajnej marki, która naprawdę stawia na fajne składniki, na dobre jakościowo właśnie produkty, no to Wam ten serdecznie mogę polecić. Do najtańszych nie należy, ale to jest 125 gramów produktu, także jest naprawdę spory. Z tym, że on kosztuje chyba tam ponad 40 funtów, także jest to naprawdę dużo, ale pomyślcie sobie, ile byście, nie wiem, wydały idąc do kosmetyczki na jakiś zabieg, też mamy 40-50 funtów, które musicie powtórzyć, oczywiście, żeby były widoczne efekty. Tutaj producent mówi używać go 3-4 razy w tygodniu, jak używam 2 razy w tygodniu, mi absolutnie wystarczy, także ulubieniec Kasi jest również moim ulubieńcem, co mnie bardzo cieszy. W sumie tak czułam, tylko już po konsystencie, że to będzie coś fajnego, bo kiedy ten cukier się rozpuszcza, tworzą się takie fajne jakby olejki, które skórę przepięknie nawilżają. No i ostatni produkt z pielęgnacji, do którego również wrzuciłam po 5 latach. Jest to produkt marki Elizabeth Arden i są to ceramidy. Jest to produkt na tyle wyjątkowy, że jest zamknięty jakby w oddzielnych, pojedynczych kapsułkach. Coś takiego jak te rybki z Rival de Loup, z tym, że te rybki z Rival de Loup to nie dają nawet 5% efektu po jednej aplikacji, jak ten produkt właśnie od Elizabeth Arden. Zdecydowałam się właśnie na zakup tych ceramidów z tego względu, że mówię, dobra, idę do Polski, chcę jak najmniej rzeczy ze sobą brać, nie chcę robić żadnych odlewek i tak dalej, wolałabym coś takiego jednorazowego, co mogę, że powiem, nałożyć i mieć problem z głowy. Dlatego pomyślałam, że wrócę do ceramidów, bo to jest właśnie fajna opcja na wyjazdy, bo nie wiem, na 5 dni to bierzecie sobie 10 takich ceramidów, bo możecie używać tego zarówno rano, jak i wieczorem. No i po prostu, kiedy umyjecie buzi, nałożycie powiedzmy jakiś nawet tylko hydrolat na to, możecie nałożyć już te ceramidy. I ja też używałam ich pod makijaż i makijaż wygląda przepięknie. Moja skóra nie lubi polskiej wody, bo ta woda jest raczej twarda, ale dzięki tym właśnie ceramidom moja skóra naprawdę wyglądała ładnie, wyglądała taką fajnie nawilżoną, nie była przesuszona pomimo zmiany temperatury. No, temperatury, otoczenia, samolotu i tak dalej, wiadomo, skóra różnie może reagować. Są takie też ceramidy chyba z retinolem i pod oczy, ale nie używałam, ja mam te tradycyjne, standardowe ceramidy i tutaj koszt za
30 sztuk, tak, 30 kapsułek to było chyba niecałe 30 funtów, z tym, że najtaniej je kupić na stronie All Beauty. Wszędzie w internecie widziałam je za prawie 40 funtów, więc tam są najtańsze. Raczej nie planuję kupować teraz kolejnego opakowania, bo mam inne olejki. To jest fajny produkt taki na wyjazd. W sumie za niedługo kolejny wyjazd nam się szykuje, taki weekendowy, więc na pewno sobie też kilka tych ceramidów wezmę. Także bardzo Wam polecam taką opcję właśnie na wyjazdy, jeśli macie ograniczone miejsce, jeśli potrzebujecie takiego super mocnego nawilżenia, to Wam bardzo serdecznie polecam. Ja te ceramidy poznałam, jak kompletowałam swoją pielęgnację i swoją kolorówkę na swój własny ślub. Pamiętam, że wtedy kupiłam takie opakowanie okrągłe, tam chyba było 60 kapsułek i bardzo ładnie to przygotowało moją skórę właśnie do tego ważnego dnia. I makijaż również wyglądał przepięknie, także Wam bardzo, bardzo serdecznie polecam. No i teraz przejdźmy do makijażu, ale zanim makijaż, to może gadżety, bo mam 3 pędzle i gąbkę, które chcę Wam pokazać, które w tym miesiącu uznałam, że zasługują na wyróżnienie. I zacznę może od gąbki. Jest to gąbka, którą chyba teraz tylko możecie upolować w TK Maxie, możecie na jakichś stronach internetowych, na jakichś drogerach internetowych. I jest to gąbeczka marki Real Techniques, tak w kształcie właśnie diamentu. I powiem Wam, że ją uwielbiam ze względu na to, że jest mega precyzyjna, jeśli chodzi o wewnętrzny kącik, bo jest całkiem inaczej wyprofilowana, także tutaj rewelacyjnie rozprowadza produkty. Bardzo blisko linii rzęs można sobie tutaj również, jak powiem, produkt doklepać. Świetna do bakingu, do dociśnięcia podkładu, do rozprowadzania produktów kremowych, także jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Nie jest może najbardziej miękka, ale mam również drugą sztukę, którą mam w domu. Tą zostawię sobie w salonie właśnie dla dziewczyn, bo uważam, że jest naprawdę bardzo... O, taki domek budujemy. Że jest naprawdę bardzo fajna. I będąc w Polsce, o tym Wam już wspominałam w filmiku chyba z zakupami, że kupiłam tą gąbkę z Eveline pomarańczową, ale dla mnie w ogóle no nie podoba mi się w niej nic tak naprawdę, więc ją zostawiłam. No i teraz 3 pędzle, które chciałam Wam serdecznie polecić. 2 marki Hakuro i pierwszy to jest Hakuro J720 i to jest ten pędzelek z czarną rączką, to taką krótszą. Jest to czarne włosie kozy, które jest przepięknie, że tak powiem, tutaj wyprofilowane, jest niesamowicie miękkie. Jest to fantastyczny pędzel do omiatania produktu właśnie spod oczu, jeśli robicie baking, do takiego robienia takiej szybkiej chmurki na górnej powiece, bo tutaj również można to zrobić, ale ja najbardziej lubię go do używania do aplikacji rozświetlacza, ponieważ tutaj przepięknie sunie, idealnie wchodzi właśnie w to miejsce. Za chwilę sobie zresztą nałożę rozświetlacza, o którym Wam będę mówiła, jeśli chodzi o ulubieńca. Chyba nigdzie Wam nie pokazywałam go w zeszłym miesiącu, także coś nowego. Ale ten pędzel właśnie z serii J jest rewelacyjny. Ogólnie te pędzle z Hakuro uważam, że są naprawdę świetne jakościowo, mega miękkie. Używam ich już od kilku tygodni, naprawdę jestem z nich bardzo zadowolona. I mam tu też takiego gagatka, to jest Hakuro seria K numerek 106. Jest to taki pędzelek bardziej precyzyjny, który się świetnie sprawdzi do wklepywania korektora pod oczy, do takiej szybkiej aplikacji produktu właśnie na oczy, takiego powiedzmy pojedynczego cienia, żeby tak sobie szybko coś zagruntować i doklepać, ale też się bardzo fajnie sprawdza powiedzmy do konturowania nosa, do konturowania tej dolnej wargi i ja też bardzo lubię nim przynosić powiedzmy jakieś produkty mokre na skórę i tak sobie delikatnie właśnie wciskać, no i później większym pędzlem lub gąbką czy tam palcem produkt doklepać. To jest taki właśnie pędzel, który raczej wszystkim nie jest potrzebny, ale jeśli lubicie różne fikuśne kształty, to właśnie ten K106 myślę, że również znajdzie u Was zastosowanie. No i teraz pędzel, który jest mega bajerancki i to jest pędzel od Scott Barn, może tak, numerek 65. Jest to pędzel, którego możecie używać tak naprawdę jak żywcem macie ochotę. Ja najbardziej lubię do bronzera. Zarówno do takich produktów kremowych, jak i suchych, ponieważ pędzel jest, on nie jest brudny, on jest tak delikatnie właśnie na brązowo zafarbowany. Także włosie, to nie jest włosie typu Duo Fiber, to jest po prostu takie włosie farbowane dwoma barwnikami, albo jakoś tam inaczej, nie wiem, ten kolor jest uzyskany. I jest to właśnie taki okrągły pędzelek, przepięknie wymodelowany tak właśnie na pół okrągło, który cudownie tutaj wchodzi w nos, pod usta, cudownie właśnie bronzer tutaj można nie nałożyć. Produkt do konturowania na mokro również świetnie się nim wciska. Fajnie można sobie tak wszystko precyzyjnie wyblendować, więc pędzel naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba. Można też nim oczywiście nałożyć pudę tak na całą skórę, gdybyście miały ochotę, nie ma problemu, ale ja najbardziej tak lubię tak precyzyjnie używać, kiedy potrzebuję właśnie wcisnąć sobie bronzer. I jedyny minus tego pędzla jest taki, że naprawdę ta skówka jest długa, no co prawda od razu go widzimy, ale
Ale co, na przykład nie wszedł mi do kosmetyczki, bo chciałam go też wziąć do Polski, ja go w sumie nie wziąłam, bo musiałabym to włosie zgnieść, a te pędzle są dosyć drogie, a nie chciałam go po prostu odkształcać. I teraz tak, mam jeszcze pędzelek taki jakby dłuższy, takiego tulipanka, który jest ok, ale jakoś na miano ulubieńca nie zasługuje. Mam też mini wersję tego do makijażu oczu, nie używam jeszcze zbyt często, więc na razie Wam nie będę nic o tamtym pędzlu mówiła, ten jest naprawdę rewelacyjny, ale jeśli byście miały tamte pędzle, to one są na Filunik i przypominam, że na Filunik mam 15% zniżki i te pędzle są 15% zniżką, również kupić można, bo ten chyba kosztuje normalnie 38 funtów, więc nie są to pędzle tanie, no ale to makijażysta J.Lo, no to wiadomo, że tam to nie są ceny a la Morphe, także przepraszam, te pędzle są już dostępne na Filunik. Nie wszystkie chyba modele, nie jestem przekonana, ale większość jest. Wiem, że kilka z Was kupiło i jesteście tak pół na pół zadowolone lub nie, ale to chodzi o konkretne kształty. Na przykład tamten Skunks od niego, który kosztuje tam ponad 30 funtów. Uważam, że jest mega tragiczny, strasznie taki byle jak wykonany. Sprawdźcie sobie, jeśli będziecie robiły zakupy na Filunik, ale ten Wam polecam. I to jest taki pędzel, który zostawiam dla siebie. Do salonu go raczej nie biorę, bo to jest raczej pędzel, którego ja bym używała, nie dałabym go dziewczynom na warsztatach, bo na warsztatach najbardziej lubię pokazywać dziewczynom aplikację bronzera za pomocą zwykłego po prostu Skunksa, Zoeva 125, najlepszy ever. No i teraz dobra, mam kilka dosłownie produktów z makijażu i zacznijmy może tak stopniowo od tego, co nakładam. Produkt, o którym już na pewno nieraz mówiłam na kanale, ale muszę się powtórzyć, bo naprawdę go uwielbiam i jest to Hollywood Flawless Filter numerek 2 od Charlotte Tilbury. Dobra, wracam. Jest to produkt, którego możecie używać na wiele sposobów. Tak wygląda odcień numer 2. Ja mam przed sobą oczywiście ringa, no ciężko go ukryć. Jest to fantastyczny produkt, ponieważ możecie go używać jako bazę rozświetlającą, tak punktowo na całą twarz w dowolnej ilości i na to dopiero dać podkład. Możecie wymieszać go z podkładem, ja tak lubię robić najbardziej, ponieważ wtedy podkład będzie taki bardziej świetlisty, naturalny, taki zdrowy, delikatny, taki naprawdę byśmy pił przynajmniej dzień z 3 litry wody. No zobaczcie, wygląda przepięknie. O, skóra, jak się ładnie tutaj wszystko, o, światło odbija. Ale możecie go również używać na podkład punktowy, jako taką bazę pod rozświetlacz. Ja to robię praktycznie za każdym razem. Kocham ten produkt niesamowicie. Na pewno kupię kolejne opakowanie, kiedy to mi się tylko skończy. Uwielbiam, ubóstwiam, a wymieszany z podkładem... z podkładem Light Wonder wygląda przecudownie, z podkładem od Fenty również wygląda przepięknie, także kocham tą bazę, uwielbiam i to jest przepiękny produkt dla tych z Was, które nie lubią efektu pudrowych rozświetlaczy, ale chcą mieć to glow na policzku, bo nałożony właśnie na podkład, delikatnie przypudrowany, ten produkt przebija, nawet w dziennym świetle jest widoczny, to nie tak, te, wiecie, coś śmiałam ostatnio, że to jest Claire Blanc, ten produkt, który mam do ciała, ten taki rozświetlacz, to jest po prostu czysty, zimny, wstrętny brokat, którego nie znoszę, będąc właśnie w sklepie Let's Beauty w Warszawie macałam te produkty i powiem Wam, że w ogóle mi się nie podobają, także ja nie jestem w tej rodzinie, jeśli chodzi o o te produkty, po prostu w ogóle mi się to nie podoba. Nie, no i teraz tak, jak już mówiłam o Charlotte, to pokażę Wam jeszcze jeden produkt. Chyba miesiąc temu Wam go nie pokazywałam. Jest to Charlotte Magic Away Liquid Concealer numerek 2. Jest to taki produkt, który przychodzi z gąbką. Ja używam sama dla siebie. Brudzi się niesamowicie. O dziwo, w środku jest czysty, ale tutaj wszystko jest tak uciapane. Wygląda to średnio. Normalnie tak myślałam, że... Normalnie myślałam. Pomyślałam o tym, żeby to przetrzeć przed pokazaniem Wam, ale chcę pokazać, jak produkt wygląda faktycznie, kiedy jest używany. A używam go codziennie właśnie pod oczy, na środek twarzy delikatnie rozświetlić i rozjaśnić. Kocham go za to. Ja Wam go nie pokazywałam jeszcze w akcji, ale Wam go pokażę. Przepiękna konsystencja. Wam może tutaj już... O, pokażę, jak on wygląda. O... Konsystencja. No kolor jest przepiękny, taki idealny właśnie dla mnie. Nie jest ani za, nie wiem, brzoskwiniowy, ani zbyt różowy. Taki kolor dla mnie idealny właśnie na co dzień. Przepięknie kryje, bo naprawdę on mi przykrywa praktycznie w 80% te moje plamy pigmentacyjne, które mam przy oczach. Nie wchodzi mi w zmarszczki. Nie jaśnieje w ciągu dnia, po prostu to jest mój korektor idealny. Jedynie ta gąbka to jest trochę taka upierdliwa i uciążliwa, ale opakowanie samo w sobie jest przepiękne, jest wyważone, jest ciężkie. Nie tak jak niektóre produkty od Charlotte, że wiadomo, że plastik fantastik. Nie, tutaj naprawdę to wykonanie jest świetne i produkt po prostu przepięknie wygląda tutaj pod oczami. Ja Wam może pokażę jego krycie tutaj
na tatuażu i poczekam jeszcze chwilę, aż on zastygnie, no ale myślę, że to jest naprawdę fajnie widoczne. Ja wolę podkłady takie nawet delikatnie kryjące, ale mocno kryjące korektory. I to jest mocno kryjący korektor, który przy okazji jest plastyczny, który nie zastyga, który przepięknie wygląda. On tutaj też ma jakieś tam pewnie witaminy, jakieś inne niesamowite składniki, jak to przeważnie u Charlotte. Jak zastygnie, to będzie to lepiej widoczne, ale kryć naprawdę ma konkretne. Także jeśli szukacie nowego korektora, to ten Wam serdecznie polecam i nagram w końcu na filmik o tym, jak aplikować korektor tak, żeby się nie zbierał. I teraz powrót do mojego starego ulubieńca. Pierwsze opakowanie miałam przez chyba 3 lata, naprawdę używałam kilka razy w tygodniu. Teraz mam drugie opakowanie, jest to Golden Roaster Gotha Powder 04. Kupiłam go, jak byłam w Jaworznie kilka tygodni temu. Tam jest taka galeria Galena i tam jest właśnie wyspa Golden Rose. Normalnie chyba 20 parę złotych, chyba niecałe 30, kolor był na promocji za niecałe 21, także kupiłam. I jest to przepiękny bronzer, który naprawdę jest mega delikatny. Myślę, że krzywdy sobie nim zrobić nie możemy. Jeśli jesteśmy dosyć ciemnym typem kolorystycznym, na przykład jesienią, nie wiem, z podtypem wiosennym i tak dalej, to myślę, że ten kolor będzie dla was niewidoczny. Produkt jest niesamowicie delikatny, ma takie aksamitne wykończenie, przepięknie wygląda, z tym, że, czekajcie, widać go tutaj, o, ten efekt trzeba budować, ale wiecie, jak on wygląda teraz, a jakby wyglądał, gdybym miała już na sobie tutaj podkład i puder. Niesamowicie delikatny, aksamitny, o, delikatny, bardzo ładnie wygląda i on traci te takie swoje takie ciepłe, delikatnie gdzieś nawet wpadające, no może to nie jest pomarańczowe, ale zdecydowanie ciepłe tony na skórze, ponieważ kiedy on się wymiesza z pudrem, tym, którego ja używam, na przykład teraz używam maka tego mineralnego, no to wygląda, no tak jak widzicie teraz, czyli jest tak naprawdę ładnie, delikatnie, świeżo, tak na co dzień, to nie jest tak, że wychodzimy na zewnątrz i widać jakieś takie, nie wiem, mocne kreski, więc aktualnie Fenty wywiozłam do salonu, żeby tutaj już został, żeby dziewczyny korzystały na warsztatach, a ja będę teraz używała w domu właśnie tego z Golden Rose. Bardzo go lubię, także drugie opakowanie mam u siebie, to mnie mega, mega cieszy. Może tutaj teraz będę odkładała. I teraz produkt, może też odgrzewany kotlet, w sumie dwa takie odgrzewane kotlety. Tak na szybko tylko Wam powiem, że nadal kocham, uwielbiam, ubóstwiam pisak z maka w odcieniu Taupe. Mam nim zrobiony sam przód brwi. Tutaj zawsze robię sobie cieniem, a przód jedynie tak sobie delikatnie wykreskuję. Jest to bardzo delikatny produkt, gdzie trzeba mieć mega, że powiem, delikatną może nie delikatną rękę, delikatne ruchy, takie subtelne, żeby się skupić, powoli sobie te kreseczki robić i naprawdę, czekajcie, naprawdę to na bo fokus szuka twarzy, o, bardzo delikatnie i subtelnie wygląda, ten kolor troszkę ciemnieje, kiedy zastyga, więc sobie zawsze, mówię, nie wolniej, biorę takie małe, precyzyjne lusterko w domu, mam to z Jeffreya stara, od Jeffreya, tą różową gwiazdkę, tak sobie po prostu delikatnie od zewnątrz pojedyncze włoski rysuję. Jeśli wychodzę gdzieś za wysoko, czasem się to oczywiście zdarza, to wystarczy wziąć patyczek kosmetyczny albo na szczoteczkę grzebyczek wyczesać i jest po problemie, także produkt kocham, absolutnie uwielbiam i zawsze należy go trzymać pisakiem w dół, żeby był mokry, wilgotny, no utrzymany w ten sposób może po prostu produkt nam zastygnąć lub tak być, wiecie, trochę nierówno rozłożony. Zawsze go też porządnie sobie wstrząsnę przed użyciem, ale ten pisak z maka uwielbiam. Na szybko Wam powiem, że na ustach mam oczywiście Fenty Beauty, to jest odcień Fenty Glow, czy mój absolutnie ulubiony, ukochany, o tutaj już to są moje drugie opakowania, już też widać delikatnie to zużycie, idealny błyszczyk, który uważam, że pasuje każdemu, muszę kupić ten taki jeszcze delikatnie, malę się na wyczucie, delikatnie różowy, ale kocham, uwielbiam, też tutaj jeden w salonie dla dziewczyn, też go pokazuję na analizach kolorystycznych, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo uniwersalny, bardzo fajny produkt. No i jak wiecie, ja już od ponad roku go używam i bardzo, bardzo lubię. Produkt marki Morphe, jest to mgiełka utrwalająca i odświeżająca makijaż, ta, którą wydał Jeffrey właśnie w ostatniej współpracy z marką i powiem Wam, że nie mam tego produktu w salonie, bo wiem, że nie każdemu ten zapach się może podobać, a nie chcę nikogo, że tak powiem, przyprawiać o ból głowy. Mgiełka jest przefantastyczna, ponieważ zobaczcie, ona jest tak delikatna, tak rozproszona, że naprawdę ja muszę dosyć blisko przy twarzy ją aplikować, żeby w ogóle mi coś na twarzy siadło, bo jeśli bym aplikowała z takiej odległości jak normalnie, to tutaj nic do mnie praktycznie nie trafia, więc ja robię to tak, że jednak dosyć blisko przy twarzy tą mgiełkę aplikuję. Dobra, wracam. Ściąga pudrowość, przedłuża trwałość makijażu. Myślę, że będzie bardzo wydajna. Mam ją już od jakichś, nie wiem, 3 tygodni i tutaj w sumie ciężko będzie jakieś zużycie, bo ona jest tak jakby, nie wiem, skondensowana tutaj w środku, że do końca by nie czuć żadnej wody, ale czuć, że coś jest, bo
Słyszycie, że to nic nie chlupie, to nic jak w wodzie termalnej, także bardzo mi się fajnie sprawdza, wiele osób kocha i po prostu często wspomina o tej mgiełce w czarnym opakowaniu, którą też na pewno kupię. I teraz na koniec chyba to, co wiele z Was poleci i kupi, tak przynajmniej mi się wydaje, tak obstawiam. Jest to produkt marki Belle, jest to Shimmering Powder, rozświetlacz do twarzy, numerek 01. Kupiłam go kilka tygodni temu, właśnie jak byłam w Jaworznie, w Biedronce. I tak właśnie go zobaczyłam, tak mówię, co to w ogóle za kolor, tu tak się z opakowania nic nie błyszczy. Ale kiedy sobie zrobiłam swatcha, a w ogóle zobaczcie, jak wygląda tutaj ten korektor. No naprawdę myślę, że po zastygnięciu wygląda naprawdę spoko, oczywiście tutaj te czarne linie są widoczne, ale cała czerwień i pigment z tatuażu został przykryty. No i teraz tak, ja sobie dołożę odrobinę tego produktu na skórę. Mgiełka już mi praktycznie cała odparowała, chociaż może ona wpłynąć na to, że produkt będzie bardziej widoczny niż normalnie, no bo jest coś wilgotnego, hello of course. I teraz tak, ten rozświetlacz, kiedy go dotykacie, to myślicie sobie, że jest dosyć taki ciemny, ale przez to, jaki on ma kolor, on naprawdę przepięknie się stapia z pudrami. Tutaj zobaczcie, jak on wygląda na ręce. To jest taki... O, one swipe, wygląda tak bardzo, o, niepozornie, o, subtelnie, to nie jest turbo glow. To jest rozświetlacz dla tych z Was, które chcą mieć delikatny efekt rozświetlonej, takiej mokrej skóry. To nie jest efekt drobinek, to nie jest efekt tafli, to jest jeden z delikatniejszych, bardziej eleganckich rozświetlaczy, z jakimi ja się spotkałam. Jeśli chcecie kupić rozświetlacz taki, który możecie używać do pracy, żebyście nie miały takiej, wiecie, turbo tafli, dla, nie wiem, dla mamy, cioci, dla kogoś starszego, żeby po prostu zapoznać tą osobę z efektem właśnie rozświetlacza. Cudowny na całą powiekę jako cień, bo tak delikatnie po prostu odbija światło, jest naprawdę cudowny. Więc może nałożę go sobie tutaj tym pędzelkiem z Hakuro. Tutaj wcześniej był taki print z jakimś, nie wiem, kwiatkiem palmą. Nabieram go dosyć sporo, odbijam sobie tutaj nadmiar, bo no, jednak ja lubię go nałożyć w dużej ilości, żeby on był po prostu na moich policzkach widoczny. No i teraz tak dołożę sobie tutaj na to, co już mam. I ja tak zawsze przynajmniej, nie wiem, z 2-3 razy go dorzucę i zobaczcie, jak on ładnie wygląda. Oczywiście teraz jest przede mną ring, już pod spodem miałam jakiś rozświetlacz, ale chcę Wam po prostu pokazać, jak on subtelnie wygląda. To nie ma żadnego efektu ładnie, bardzo ładnie. Czekajcie, popatrzę sobie jeszcze tak z bliska. No mega mi się podoba, taki subtelny, delikatny, warstwa numer 7, subtelny, delikatny efekt można nim również uzyskać i naprawdę jest bardzo bezpieczny i fajny dla tych z Was, które nie lubią mocno rozświetlonych policzków, które zawsze myślą, że rozświetlacz musi być jakiś turbo mocny, intensywny. Nie, tak nie jest. On naprawdę wygląda prześlicznie, jest bardzo subtelny. W ciągu dnia, nie powiem, że to jest rozświetlacz, który mi się utrzyma na skórze, tak jak beka od 6 rano do 22, nie. Myślę, że tak co, nie wiem, 5 godzin, może na co 4, należy go poprawić, ale można też mieć torebce i sobie nawet tak, że powiem, na ślepo wziąć pędzelek i po prostu przejechać troszkę, odrobinkę, jeśli chcemy ten efekt wzmocnić. Z takich rzeczy jeszcze nie makijażowych, tak patrzę, żebym się tutaj nie odbiła tym korektorem. Chcę Wam bardzo, bardzo polecić kilka rzeczy, które w Warszawie właśnie, że tak powiem, zobaczyłam. Przede wszystkim niewidzialna wystawa. Jeśli jeszcze nie byliście, uważam, że naprawdę warto się wybrać. Zostawiam Wam namiary na dole, gdzie, co, jak i tak dalej. Niecałe 30 zł kosztuje bilet i naprawdę myślę, że to będą bardzo dobrze wydane pieniądze. Świetne doświadczenie. Druga rzecz. Teatr. Byliśmy na Czarnej Komedii, powiem Wam, że się niesamowicie uśmiałam. Damiński, Wieczorkowski po prostu rewelacyjnie odgrali swoje role. Ja jestem niesamowitą fanką Michała z Klanu, także tam krzyczałam co chwilę Janek, Janek, Janek i na pewnym momencie śmiałam i popatrzył na mnie. Wiecie, o co chodzi? No taki, każdy ma swojego crusha z dzieciństwa. Ja oglądałam Klan i był to właśnie Michał z Klanu, czyli pan Jan Wieczorkowski, także było to bardzo przyjemne doświadczenie zobaczyć aktora, którego się tak kiedyś bardzo, bardzo lubiało na żywo, no i im starszy, tym przystojniejszy. Także to i byliśmy jeszcze w kinie na Jennifer Lopez, nie, może nie na Jennifer Lopez, na filmie Ślicznotki, w którym gra Jennifer Lopez. Ekstremalnie Wam odradzam wydania pieniędzy, bo prawie 30 zł kosztował bilet, a to po prostu był chłam. Masakra, dno, syf kiła i mogiła, strata czasu, żebym wolała siedzieć po prostu w domu przy kubku herbaty i spędzić ten czas właśnie z Agą, Olą i Tomkiem i po prostu sobie porozmawiać, niż być tam w kinie, bo naprawdę to była porażka.
Byliśmy w kinie Galeria Młociny i tam jest to kino, gdzie są takie rozkładane fotele, takie wiecie, że tak się można rozłożyć. Powiem wam, że dla mnie w sumie to nie jest żadna atrakcja, bo takie fotele już mamy od ciebie już od dawna w Peterborough i nawet mam wrażenie, że są jeszcze szersze, wygodniejsze, większe. Też mam wrażenie, że Anglicy ogólnie są też większym narodem, jeśli chodzi o gabaryty, ale... Gabaryty czy gabarety? Gabarety chyba, nie? Sorry, już ledwo mówię, ale ogólnie jest to fajne doświadczenie, bo jeśli iść do kina, to tak, żeby było wygodniej, prestiżowo, a nie żeby siedzieć tak sztywno i nie móc się, wiecie, ułożyć. Także kino wam odradzam, w sensie sam, nie kino, sam film wam odradzam, ale jeśli chodzi o niewidzialną wystawę i o właśnie teatr, to było coś naprawdę wartego polecenia, żebyście również zobaczyli. Jeśli chodzi o jedzenie, no to byliśmy w kilku nowych miejscach. Dla mnie byliśmy na przykład w restauracji u pana Andrzeja Polana. Polana Smaków, to jest na Emilii Plater. Bardzo fajne miejsce, super atmosfera, naprawdę było mega. Aioli, no to już taki standard, tam zawsze jest dla mnie ok. I w sumie, czy my byliśmy gdzieś jeszcze na jedzeniu? W jakimś takim niesamowitym miejscu. Byliśmy jeszcze w Orzo, to jest na placu Konstytucji. Tam też jest fajne jedzenie, tylko zawsze trzeba stać i czekać, bo jest kolejka. Ale tak to chyba... Wiecie co, nic mi do głowy nie przychodzi. A nie, jeszcze jest jedno fajne miejsce właśnie we Wrocławiu, gdzie byłam z Kasią na obiedzie. I to jest... Restauracja Pyszny Korzeń i tam właśnie byłyśmy, bo widziałam kilka tygodni temu, że właśnie Magda Gaster robiła tam rewolucję i poszłyśmy i było przepysznie. I jeszcze jedno miejsce w Peterborough, takie jedzeniowe, które chcę wam bardzo polecić, to jest miejsce, które się nazywa Gustav i jest to w tym samym rzędzie, gdzie jest powiedzmy Barclays, gdzie jest Bills, to jest po prostu trochę dalej, już tak bardziej jakby w kierunku naprzeciwko PMP i tam... Dostaniecie takie zdrowe jedzenie, jakieś koktajle, wegański sernik, to tam jest życie. Nie wersja Oreo, ta druga. Aż bym zjadła. Właśnie budzi się dziewczyna rano na analizie, to tam też jej wysłałam na sernik, żeby sobie podskoczył przy okazji zakupów właśnie, bo nie są z Peterborough. Także jeśli coś mi się jeszcze przypomni, to napiszę wam w opisie na dole. No oczywiście się mega cieszę, że zrobiłam wszystkie trzy szkolenia. Jestem niesamowicie właśnie taka naładowana pozytywną energią i już się mogę doczekać też, kiedy rozpocznę laminację brwi. To już wkrótce czeka na wszystkie produkty, nie są aż tak łatwo dostępne, ale to już inna bajka. I chcę wam już tak na szybko teraz na koniec powiedzieć, że jest już usługa analizy kolorystycznej online, więc jeśli miałyście ochotę, to szczegóły są w pierwszym linku przypiętym u samej górze, tutaj właśnie na dole, w opisie, bo pytałyście, czy będę robiła i stwierdziłam, że będę robiła. Także wszystkie szczegóły, co, jak, po co, dla kogo to jest, jakie są przeciwwskazania, ile to trwa, ile to kosztuje, wszystko w opisie na dole. Także was serdecznie tam zapraszam i odsyłam. Także widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Sorry za ten stan, ale lepiej nie będzie. Buziaki. Pa, pa.